uroczystość Dnia Wszystkich Świętych 1 listopada oraz Dzień Zaduszny 2 listopada odwiedzamy groby naszych bliskich. Z powodu szalejącej w kraju inflacji ceny kwiatów i zniczy są wyższe niż zwykle. Dzień Wszystkich Świętych już jutro. Na cmentarzach w Raciborzu ruch jest już duży. Wiele osób postanowiło wybrać się na groby bliskich. Kwitnie również handel na stoiskach przy nekropoliach oraz tradycyjnie jak od wielu lat na raciborskim rynku. Sprawdziliśmy, jaki asortyment proponują sprzedawcy kwiatów, wieńców, zniczy na rynku i porównaliśmy do lat poprzednich, ile będą kosztować przygotowania do tegorocznych świąt. W 2022 roku osoby odwiedzające cmentarze podczas Dnia Wszystkich Świętych zwracały uwagę na drastyczny wzrost cen zniczy i kwiatów. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku zakup ozdób może okazać się jeszcze większym wydatkiem. Za najprostszy szklany znicz trzeba zapłacić od 2 zł do 4 zł. Większy znicz dekoracyjny to koszt od 5 zł do nawet 60 zł. Duże różnice dotyczą też wkładów. Ceny różnią się w zależności od ich wielkości i szacowanego czasu palenia. Stąd ceny wkładów parafinowych wahają się od 2 zł do 13 zł. Z kolei za wkład olejowy trzeba zapłacić od 3 zł do 15 zł. Sprzedawcy na rynku przygotowali też szeroką ofertę kwiatową. Królują wśród nich jak co roku chryzantemy. Za chryzantemę wielokwiatową w doniczce trzeba zapłacić od 10 zł do 30 zł. W sprzedaży były też dostępne wrzosy. W tym przypadku ceny wahały się od 6 zł do 20 zł. Ponadto również można było nabyć sztuczne wiązanki. Tu wybór był bardzo zróżnicowany. Ceny w zależności od wielkości od 20 zł do 200 zł. Wyższe ceny są spowodowane inflacją oraz ograniczoną możliwością pozyskania parafiny, którą producenci nabywali najczęściej z Rosji. Dodatkowo wyższe ceny gazu, czyli głównego źródła energii w hutach szkła. Handlowcy jak zwykle przygotowali różnorodny asortyment do strojenia nagrobków. Jednak nie da się ukryć, że jest drożej niż w latach ubiegłych. Zdecydowanie droższe niż rok temu są kwiaty i stroiki.